zawsze cudze, a tylko oddać trzeba swoje, to już jest gorzej, ale pożyczać można cudze, w związku z tym jest to bardzo łatwe. I proszę Państwa, banki bardzo chętnie pożyczają pieniądze, banki emisyjne je produkują, a za pośrednictwem banków komercyjnych wpuszczają te pieniądze w obieg gospodarczy, głównie poprzez udzielanie pożyczek. I banki chętnie rozszerzają ofertę, a przynajmniej tak było do niedawna, rozszerzały ofertę kredytową. Normalnie, w normalnych warunkach, kiedy mamy do czynienia z prawdziwym pieniądzem, a nie z pieniądzem fiducjarnym, który można wyprodukować w dowolnych ilościach, poziom kredytu, dostępność kredytu, cena kredytu w zasadzie zależy od poziomu oszczędności. Ktoś nie przejadł i nie przepił pieniędzy, tylko je zatrzymał. I to jest ta rezerwa, którą może pożyczyć komuś innemu, bo jak przejadł, przepił, to już nie ma nic do pożyczenia. Kredyt zależy od poziomu oszczędności. Przy pieniądzu fiducjarnym ta zależność właściwie przestaje być istotna, dlatego że można wyprodukować pieniądza ile się chce i to nawet nie koniecznie drukując go, bo pieniądz gotówkowy, taki z jakim mamy do czynienia, to jest około 20% pieniądza obiegowego. Reszta pieniądza obiegowego ma postać impulsów elektronicznych, gdzie już nic nie trzeba drukować, tylko trzeba kliknąć w komputerze. Także to już nic nie kosztuje, bo prąd, za prąd i tak trzeba zapłacić, więc to nie kosztuje nic. Otóż, proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych jeszcze w 1938 roku, Stany Zjednoczone, gdzie ten kryzys finansowy się objawił najwcześniej, jeszcze w 1938 roku została utworzona taka instytucja, która się zajmowała skupowaniem kredytów hipotecznych, to znaczy udzielonych pod zastaw nieruchomości. I ponieważ się ona najpierw była rządowa, potem została sprywatyzowana, ale cały czas korzysta z pieniędzy publicznych i skupuje kredyty hipoteczne. W związku z tym wydawało się, że no skoro taka instytucja jest, to jest bezpiecznie. Nie trzeba się specjalnie przejmować, czy te kredyty hipoteczne są realnie spłacalne, czy nie, bo i tak jest taki amortyzator w postaci tej instytucji. Jeszcze potem w latach 70. powstała druga tego typu. W związku z tym wydawało się, że jest bezpiecznie. I ponieważ jeszcze rządy, kolejne administracje amerykańskie zachęcały banki, stwarzały cały system zachęt dla banków, żeby poszerzać ofertę kredytu hipotecznego, w związku z tym no, banki chętnie to robiły i doszło w końcu do tego, że kredytobiorcami, pożyczkobiorcami stawali się ludzie określani w slangu amerykańskim ninja, czyli nie mam pracy, nie mam majątku, nie mam dochodu, ale mam zdolność kredytową. I na przykład, jaki był mechanizm tego rozszerzania, tej jakiejś skutki rozszerzenia oferty kredytu hipotecznego? No, kredyt, powiedzmy 300 tysięcy dolarów na zakup domu dostawał murzyn, który wyszedł z więzienia, nie był, nigdy nie pracował, tam jeszcze tam popija, chory jest i tak dalej, on nie ma żadnego dochodu, ale zdolność kredytową miał, dostał 300 tysięcy dolarów na zakup domu i kupił sobie dom. Bank oczywiście zadbał o swój interes, bo ustanowił na tym domu hipotekę. I tę hipotekę wpisał sobie jako swoje aktywa. 300 tysięcy dolarów. A ponieważ oferta kredytowa była rozszerzona, bardzo szeroka, to nagle pojawił się ogromny popyt na nieruchomości. No wszyscy jak dostawali kredyt tak łatwo, to każdy chciał mieć albo mieszkanie, albo dom i ceny nieruchomości zaczęły iść w górę. A zatem i wartość nieruchomości zaczęła iść w górę. Ktoś, kto miał domek tam w wartości ćwierć miliona dolarów, nagle, no, z dnia na dzień to może nie, ale z miesiąca na miesiąc stawał się milionerem. Okazało się, że ten jego domek jest wart milion dolarów. I wartość hipotek rosła w takim samym tempie, jak wartość nieruchomości, jak ceny nieruchomości. I te hipoteki, jako prawidłowo wszystko, jako aktywa bankowe,
były grupowane w takie pakiety i były przedstawiane jako zabezpieczenie kolejnych transakcji. Te kolejne transakcje były stawiane jako zabezpieczenie następnych transakcji. I tak była budowana cała piramida finansowa, ale fundamentem tej finansowej piramidy była nadzieja, że Murzyn będzie płacił pożyczkę, będzie spłacał pożyczkę. No ale Murzyn nie spłacał. Murzyn nie spłacał. Bank wtedy wszedł w uprawnienia wierzyciela hipotecznego i zabrał mu dom. No ale po co bankowi dom? Bankowi dom nie jest do niczego potrzebny. Bankowi jest potrzebna gotówka. Bank musi jak najszybciej zamienić ten dom na gotówkę, czyli musi go sprzedać. I wystawił go na sprzedaż. Ale ponieważ Murzynów było bardzo dużo, tych, co nie płacili pożyczek, to nagle na rynku pojawiła się ogromna ilość nieruchomości do sprzedaży. I ceny nieruchomości zaczęły spadać na łeb na szyję. A wraz z cenami nieruchomości zaczęła spadać na łeb na szyję wartość aktywów bankowych, które były przedstawiane jako zabezpieczenie innych wielkich transakcji. Okazało się, że te wielkie transakcje nie mają żadnego zabezpieczenia, bo to zabezpieczenie nie jest nic warte. A w każdym razie nie tyle, ile miało być, bo już nie jest warta ta hipoteka $1 000 000, tylko dobrze jak 100 tysięcy, więc 10 razy mniej. No i to się te aktywa okazały się, jak to mówiono, toksyczne. To były właśnie te toksyczne aktywa, których wartość gwałtownie spadła, często nawet do zera. I proszę Państwa, im więcej bank miał takich toksycznych aktywów, tym szybciej się zbliżał do bankructwa. Wprawdzie panowało powszechne przekonanie, że system zabezpieczeń jest taki, jeszcze banki się reasekurowały wzajemnie. Ale kiedy 15 września ubiegłego roku zbankrutował taki wielki bank braci Lehman, no to okazało się, że nie jest bezpiecznie. Miało być bezpiecznie, a nie jest bezpiecznie. I no nie wiem, czy to prawda, ale zapanował nastrój takiego strachu, bo to w takich momentach się liczy refleks. Kto pierwszy się zorientuje, to ten jeszcze się uratuje, a kto się zagapi, to przepadnie. I kiedy po bankructwie banku Lehman Brothers z systemu rezerwy federalnej w ciągu 2 godzin podobno wyparowało aż $580 miliardów. W ciągu 2 godzin. No to pokazuje, jaka musiała panika się pojawić. I no, rząd amerykański postanowił temu zaradzić. Nie wiedział jak wcale. W ogóle nie bardzo wiedział, co się dzieje, ale postanowił temu zaradzić, bo no, wszyscy oczekiwali, że rząd coś zrobi, co? A nie wiadomo, co, cokolwiek, byleby coś zrobił. I proszę Państwa, sekretarz skarbu w administracji prezydenta Busha, pan Paulson, postanowił wykorzystać znaną dobrze w Polsce metodę clean cleanem. Metoda clean cleanem raczej nie jest kojarzona ze światem finansów, tylko z zupełnie innymi czynnościami, ale laureat Nagrody Nobla z ekonomii Milton Friedman zauważył, że świat finansów jest bardzo podobny do tej dziedziny, do dziedziny pijaństwa. Znaczy nawet nie bardzo podobny, tylko identyczny. Dlaczego? No i w jednym i w drugim przypadku najpierw jest co? Nadmiar środków płynnych. Następnie euforia, a na końcu depresja. No to w jednym i drugim przypadku jest tak samo. Także wielkiej różnicy, właściwie żadnej różnicy między światem finansów i światem alkoholowym nie ma. Wszystko jest tak samo. Więc dlatego sekretarz skarbu, pan Paulson, postanowił wykorzystać metodę clean cleanem, bo to z uwagi na to podobieństwo. Jak za dużo żeśmy pożyczyli, to pożyczmy jeszcze 700 miliardów i zobaczymy, co się będzie działo. No może coś się będzie działo, no to zobaczymy. I tak się stało. Byłem bardzo ciekaw, bo akurat byłem wtedy w Stanach, jak amerykańska opinia publiczna zareaguje na tą bezczelną próbę obrabowania podatników. Nie było żadnej reakcji. No to jak tak, to jazda, to co będziemy sobie żałować. I, no, i wpompowane zostało $700 miliardów w sektor finansowy. Państwa europejskie zrobiły to samo. Polska nie zrobiła. Dzisiaj pan premier Tusk się chwali, że to z powodu
zbiorowej mądrości partii tak nie zrobiła, ale to nieprawda. Po prostu nie mieliśmy pieniędzy. Gdybyśmy mieli, to byśmy też to zrobili, ale bida nas uratowała. Nie mieliśmy pieniędzy, w związku z tym tego głupstwa rząd nie zrobił, bo nie miał za co. Tak samo jak pani Kopacz nie kupiła szczepionek, bo nie miała za co. Mówiła tam, że z innego powodu, ale no, czasami to jest... To z tego płynie nauka, że rząd powinien mieć jak najmniej pieniędzy, to wtedy nie robi głupi. Nie może zrobić głupi. My powinniśmy mieć najwięcej pieniędzy, a rząd jak najmniej. To znaczy, że podatki powinny być jak najniższe. I wtedy jest prawidłowo. Proszę Państwa, prezydent Bush zatroskany, ponieważ wpompowano 700 miliardów dolarów w sektor finansowy, a kryzys ani myślał ustępować. No więc prezydent Bush się zatroskał, co się stało, czy nie w tę dziurkę żeśmy wpompowali, czy może za mało, czy za dużo, no w ogóle co się dzieje. Postanowił sprawdzić, co się stało z tymi pieniędzmi. Okazało się, że sprawdzić tego nie można, ponieważ te pieniądze w ogóle nie były nigdzie księgowane. Zostały rozkradzione w New Yorka. No i zniknęły. W związku z tym następny prezydent Stanów Zjednoczonych, pan Obama, powiedział, to pożyczmy jeszcze 800 miliardów i zobaczymy, co się będzie działo. Tym razem już nie tylko w sektor finansowy, ale również dla rządów poszczególnych stanów, żeby za te pieniądze pobudziły popyt. I tu już reakcja się pojawiła. Tu już się pojawiła reakcja. 6 stanów odmówiło przyjęcia tych pieniędzy. A gubernator Teksasu powiedział nawet, że jeżeli rząd w Waszyngtonie będzie dalej wpadał na takie pomysły, to Teksas rozważy możliwość wystąpienia z Unii. No nie zrobiłby tego, bo tam by wojsko posłali, ale tak powiedział. Dlaczego te 6 stanów odmówiło? No, nie trudno się domyślić i to bardzo dobrze wyjaśnił prezydent Czech Republiki Czeskiej Václav Klaus. To jest wybitny polityk europejski, który jako jeden z nielicznych polityków europejskich w ogóle ma jakieś poglądy, czy nie jakieś, tylko bardzo wyraziste i nie boi się ich bronić. To jest naprawdę wyjątkowa postać wśród polityków europejskich. Inni w ogóle nie mają żadnych poglądów, tylko słuchają rano, jakie są sondaże i tam się dostrajają. Najlepszą ilustracją, proszę Państwa, jest przypadek, pewnie Państwo słyszeli, posła Antoniego Mężydło. Poseł Antoni Mężydło był najpierw w Prawie i Sprawiedliwości, a potem przeszedł do Platformy Obywatelskiej. I to by nie było nic nadzwyczajnego, tyle tylko, że poseł Mężydło przy okazji wygłosił oświadczenie, że przechodząc z Prawa i Sprawiedliwości do Platformy Obywatelskiej wcale nie musiał zmieniać poglądów. I ja mu wierzę, takie, po co w ogóle mieć w tej sytuacji jakieś poglądy? Najlepiej nie mieć żadnych. Otóż prezydent Václav Klaus jest wyjątkiem, bo on ma poglądy i nie waha się ich głosić, bronić i tak dalej, nawet wbrew wszystkim. I Václav Klaus wyjaśnił, dlaczego te 6 stanów nie chciało przyjąć tych pieniędzy. Otóż Václav Klaus powiedział, że bardziej się obawia niektórych sposobów walki z kryzysem finansowym niż samego kryzysu finansowego, bo kryzys finansowy może doprowadzić do bankructwa niektórych grandziarzy, no i tych, którzy tym grandziarzom zaufali, ale to kijem tego, co nie pilnuje swego. Natomiast te sposoby, takie sposoby walki z kryzysem finansowym mogą doprowadzić do kryzysu gospodarczego o charakterze trwałym. Dlaczego? Nie trudno to zrozumieć, proszę Państwa. Jeżeli tylko zapytamy, skąd właściwie rząd amerykański i rządy państw zachodniej Europy wzięły te ogromne sumy pieniędzy, które wpompowały w sektor finansowy, gdzie tam zniknęły bez śladu. Otóż odpowiedź jest oczywista. Wzięły te pieniądze, wyssały te pieniądze z tych dziedzin gospodarki, które są rentowne. Bo z nierentownych niczego wyssać nie można, to jasne, prawda? To już nawet towarzysz Gomułka mówił, z próżnego i Salamon nie naleje, prawda? Te zbawienne prawdy nam ogłaszał 40 lat temu. Więc my to już mamy przerobione.
Ale nie można bezkarnie drenować gałęzi gospodarki rentownych i pompować pieniędzy w zbankrutowane, bo w rezultacie te rentowne też zbankrutują. I wtedy mamy kryzys gospodarczy o charakterze trwałym, ponieważ wszystko już jest zbankrutowane, a nie mamy z czego drenować. To znaczy zawsze mamy z czego, zawsze możemy obrabować obywateli. I taka jest konsekwencja kryzysu gospodarczego. Dlatego słusznie prezydent Václav Klaus się boi pewnych sposobów walczenia z kryzysem finansowym. Proszę Państwa, i to jest, my jesteśmy w trakcie, wszystko jest przed nami, bo ten kryzys finansowy wcale się nie skończył, on trwa. Jeżeli rządy się będą zachowywały w taki sposób jak dotychczas, to on się może przekształcić w kryzys gospodarczy. Ale jeszcze na razie salwa nie padła, w związku z tym humory dopisują, zwłaszcza, że jest przed świętami, prawda, to co tam się ludzie przejmowali kryzysem gospodarczym. Proszę Państwa, i to jest mechanizm kryzysu finansowego, który ma charakter ogólnoświatowy, a przynajmniej większość krajów świata jest nim objętych. Co prawda na różny sposób każde, ale jest. Natomiast w Polsce na ten kryzys finansowy jeszcze się nakłada pewna specyfika, która w innych państwach nie występuje. Czy w wielu innych państwach nie występuje. Otóż, żeby zrozumieć tę specyfikę, trzeba znowu cofnąć się w czasie do 6 lutego 1989 roku. 6 lutego 1989 roku rozpoczęło się widowisko telewizyjne pod tytułem Obrady Okrągłego Stołu. Przepraszam, czy muszę na chwilkę tylko przeszkodzić, na sekundę? Tak. Tak, dobrze? Proszę bardzo. Moje dzieci chciały podziękować. Dziękujemy za wszystkich. Za wszystkich, tak? Państwa. Bardzo dziękujemy. Znaczy ja nie jestem tu upoważniony do dziękowania w imieniu czyjegokolwiek, ale rozumiem, że dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Dziękujemy i też życzymy wesołych świąt i żeby Mikołaj był hojny. Dziękuję bardzo. Otóż proszę Państwa, 6 lutego 1989 roku rozpoczęło się widowisko telewizyjne pod tytułem Obrady Okrągłego Stołu, gdzie wszyscy mogliśmy zobaczyć, jak reprezentanci strony społecznej straszliwie osaczają komucha, jak ten komuch się tam wije, jak piskosz i tak dalej, a oni go osaczają bez litości. No, to było tak, dla nas byśmy się trochę cieszyli, nam się też coś od życia należało. W związku z tymczasem w miejscach bardziej dyskretnych, w gronie osób bardziej zaufanych, zapadały prawdziwe ustalenia. Bo tam nie zapadały żadne, tylko prawdziwe ustalenia zapadały, jak zwykle w gabinetach. No i wśród tych prawdziwych ustaleń było również ustalenie ekonomicznego modelu państwa. Ekonomicznego modelu państwa, który ja nazywam kapitalizmem kompradorskim. Być może ktoś z Państwa jeszcze pamięta ten przymiotnik. Jak ktoś brał udział w takiej tej wieczorem Uniwersytecie Marksizmu-Lenizmu, to powinien pamiętać. Ten przymiotnik kompradorski, tym przymiotnikiem marksiści określali tubylców w koloniach, którzy za wzorową kolaborację z administracją kolonialną byli wynagradzani przywilejami natury gospodarczej, dzięki czemu tworzyli taką wąską warstewkę zamożnych ludzi, którą marksiści nazywali burżuazją kompradorską. Takich zamożnych tubylców marksiści nazywali to burżuazją kompradorską. Otóż stąd ten przymiotnik kapitalizm kompradorski. Czym się różni kapitalizm kompradorski od kapitalizmu zwyczajnego? W kapitalizmie zwyczajnym o dostępie do rynku i możliwości funkcjonowania na rynku w zasadzie decydują właściwości tego, który działa. Czy jest pracowity, czy jest pomysłowy, czy tam jakieś wymyśla innowacje, czy jest przedsiębiorczy, czy się nie boi ryzyka.
Wreszcie, czy ma szczęście? Bo może być pracowity, przedsiębiorczy i tak dalej. Piorun kulisty uderzy, spali mu wszystko i na nic mu się to nie przyda. Więc jeszcze szczęścia trochę musi mieć. Ale jeżeli jest pracowity, przedsiębiorczy i ma szczęście, no to nie tylko sobie dostęp do rynku tam przeboruje, ale jeszcze na tym rynku jakiś tam sukces odniesie, mniejszy albo większy. Natomiast w kapitalizmie kompradorskim o dostępie do rynku i możliwości funkcjonowania na rynku w zasadzie decyduje przynależność do sitwy. Albo jesteś nasz, to wtedy proszę bardzo, a jak jesteś nie nasz, to nie, nawet nosa tam nie wsadzaj, bo ci go utniemy. I bardzo dobrym przykładem tego takiego przedsiębiorcy, który nie należał do sitwy, przypadkowo się przeborował do rynku i nawet odniósł na nim sukces, jest pan Roman Kluska. Jak państwo wiecie, to była głośna sprawa, więc nie będę tutaj opowiadał, ale zwrócę uwagę na jedną rzecz. Otóż pan Roman Kluska nie został z rynku wyciśnięty przez konkurencję, tylko przez aparat państwa, a więc nie przez mechanizmy rynkowe, tylko przez mechanizm polityczny, przez aparat państwa został z rynku usunięty. Tak działa kapitalizm kompradorski, bo w kapitalizmie zwyczajnym też ludzie, niektórzy wypadają z rynku, ale to dlatego, że konkurencja jest lepsza od nich. Pan Kluska nie miał żadnego konkurenta, który by wykazał, że jest lepszy od niego. Został wyciśnięty z rynku przy użyciu aparatu państwowego. I to jest ta różnica. I to jest ta różnica. Proszę państwa, kapitalizm kompradorski jest bardzo szkodliwy. Ten model ekonomiczny jest bardzo szkodliwy, zarówno z punktu widzenia interesu państwowego, jak i z punktu widzenia interesu narodowego. Dlaczego jest szkodliwy z punktu widzenia interesu państwowego? Państwo, żeby funkcjonowało prawidłowo, musi stworzyć siłę. Natomiast kapitalizm kompradorski, stojąc na straży przywileju sitwy, a więc nielicznej stosunkowo grupy społecznej, później powiem, co to za sitwa, co to za grupa, wyrzuca wszystkich innych, którzy do sitwy nie należą, poza główny nurt życia gospodarczego. W rezultacie narodowy potencjał ekonomiczny jest wykorzystany w niewielkim procencie, w niewielkim stopniu. I dlatego państwo nie jest w stanie stworzyć siły. Więc jest to szkodliwe z punktu widzenia interesu państwowego. Jest to szkodliwe również z punktu widzenia interesu narodowego. Niektórzy powątpiewają, czy istnieje coś takiego jak interes narodowy, ale istnieje. Najkrócej można interes narodowy zdefiniować w ten sposób, że naród ma interes, żeby się rozwijał, a nie zwijał. Lepiej jest istnieć niż nie istnieć. Prawda? Ale żeby naród się rozwijał, to musi mieć przynajmniej minimalne warunki tego rozwoju. Bo jak ich nie ma, to się zaczyna zwijać. I w historii, jak wiemy, jest mnóstwo przykładów narodów, które wyginęły, wymarły, bez śladu przepadły. Prusowie, Jadźwingowie, Sumerowie, nie ma już ich. Śladu po nich nie zostało, więc bywa tak, że narody się zwijają i znikają bez śladu. Dlatego naród ma interes w tym, żeby się rozwijał, a nie zwijał, bo wtedy będzie istniał. A lepiej jest istnieć niż nie istnieć. Otóż proszę państwa, kapitalizm kompradorski sprawia, że eliminując, wyrzucając znaczną część, może nawet większość społeczeństwa poza główny nurt życia gospodarczego, sprawia, że narodowy potencjał ekonomiczny jest wykorzystany w niewielkim stopniu. W związku z tym naród nie ma odpowiednich warunków rozwoju. Nie ma odpowiednich warunków rozwoju. A mógłby je mieć, gdyby był inny model ekonomiczny. Gdyby nie było kapitalizmu kompradorskiego, tylko zwyczajny kapitalizm. I ludzie w Polsce reagują na kapitalizm kompradorski na trzy sposoby. Pierwsza grupa, najbardziej dynamiczna, widzi, że jest wyrzucona bez możliwości, właściwie bez szans na powrót do głównego nurtu życia gospodarczego,
otrząsa pył z sandałów i emigruje. I to jest z punktu widzenia ekonomicznego najbardziej wartościowa część naszego społeczeństwa. To widać po tym, jak ci ludzie sobie radzą w obcych krajach, gdzie nie znają stosunków, często języka nawet nie znają. Ja wiem, co mówię, bo dużo jeździłem po tych skupiskach polonijnych, nie tylko w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, ale również w zachodniej Europie, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Hiszpanii. Dlatego wiem, co mówię. I proszę Państwa, prawie nie ma tam ludzi, którzy by sobie nie radzili. Którzy by upadli do rynsztoka. Wszyscy jakoś sobie radzą, ba, często, nie tylko jakoś, często nawet osiągają dobrą pozycję ekonomiczną i czasami nawet wybitną pozycję społeczną. W tych obcych krajach to można sobie zadać pytanie, co oni by zwojowali, gdyby byli tutaj. Gdyby nie tworzyli bogactwa tam, tylko tu. Druga grupa nie chce, nie może wyjechać na emigrację, ale podejmuje z kapitalizmem kompradorskim walkę. Zaczyna z nim wojować. My o metodach tej walki nic nie wiemy, a nawet jak wiemy, to byśmy nie powiedzieli publicznie, dlatego że jak my byśmy wiedzieli o tym, to i policja skarbowa też by się dowiedziała, co by tę walkę szalenie utrudniło. Ale wiemy, że ta walka się toczy. A wiemy to z takiej informacji, którą ogłasza co roku Główny Urząd Statystyczny. Otóż Główny Urząd Statystyczny podaje, że około 30% produktu krajowego brutto, a więc tego, co zostało wyprodukowane i sprzedane w Polsce, powstaje w szarej strefie, to znaczy w konspiracji przed władzami publicznymi. Jeżeli ten szacunek nie jest zaniżony, a moim zdaniem jest, to nawet gdyby nie był zaniżony, to w tej konspiracji musi brać udział co najmniej połowa dorosłych ludzi w Polsce. Co najmniej połowa. To takiej konspiracji nie było nawet w czasie wojny. Mamy do czynienia z gigantyczną konspiracją gospodarczą i to dzięki tym ludziom, którzy na tę konspirację się decydują, w poczuciu odpowiedzialności za własne rodziny, za własne przedsiębiorstwa, za gospodarkę narodową, gospodarka nasza funkcjonuje w miarę dobrze. Funkcjonuje w miarę dobrze, dostarczając narodowi ekonomicznych podstaw egzystencji. Wyobraźmy sobie tylko, co by się stało, gdyby zniknęła szara strefa. Czasami rząd się odgraża, że zlikwiduje szarą strefę. Niech Bóg broni. Niech Bóg broni. W każdym razie nie w taki sposób, jak rząd myśli. Prawdopodobnie zginęlibyśmy wtedy bez ratunku. I taką poszlaką, która nas na to naprowadza, na taki wniosek, że moglibyśmy zginąć bez ratunku, jest strajk włoski. Słyszeliście Państwo o tym pojęciu strajk włoski. Strajk włoski polega na tym, że pracownicy nie porzucają pracy wcale, pracują, skrupulatnie przestrzegając wszystkich procedur, jakie zostały ustanowione dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa albo instytucji. Ale rezultat strajku włoskiego jest taki sam jak strajku zwyczajnego, kiedy ludzie po prostu nie pracują. Przedsiębiorstwo ustaje, praca instytucji ustaje. Stąd możemy się domyślić, że te procedury i te przepisy wcale nie są ustanowione dla prawidłowego funkcjonowania instytucji czy przedsiębiorstwa, tylko w jakimś zupełnie innym celu, bo gdyby były ustanowione dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, to ono by nie stawało z powodu ich przestrzegania, a właśnie staje. Te przepisy, te procedury są ustanawiane nie po to, żeby przedsiębiorstwo funkcjonowało prawidłowo, tylko po to, żeby kierownictwo miało władzę. Po co to jest? Po co to jest? I tak samo u nas system prawny, jak Państwo chcielibyście się o tym przekonać, to wystarczy uważnie przejrzeć ustawodawstwo gospodarcze i się Państwo w lot zorientujecie, że ono jest tworzone pod kątem przywileju,
pilnowania przywileju, żeby, broń Boże, nikt nie naruszył przywileju, bo kapitalizm kompradorski funkcjonuje na fundamencie przywileju. Wreszcie trzecia grupa społeczna, która ani nie emigruje, ani nie podejmuje walki z kapitalizmem kompradorskim, ale widząc, że jest wypchnięta poza główny nurt życia gospodarczego, coraz natarczywiej prezentuje postawy roszczeniowe. To znaczy domaga się, żeby rząd ich wziął na swoje utrzymanie. No tam od czasu widzimy tam przed kancelarią premiera złodzieje, złodzieje. To są właśnie te postawy roszczeniowe. Rząd, ciekawa rzecz, rząd chętnie odpowiada na to, dobra, to w takim razie bierzemy was na utrzymanie. Problem polega na tym, że rząd na swoje utrzymanie nikogo wziąć nie może, ponieważ władza publiczna nie wytwarza żadnego bogactwa. Ona najwyżej może je roztrwonić. Natomiast bogactwo wytwarzają ludzie. I jeżeli rząd bierze jakieś grupy społeczne na własne utrzymanie niby to, to on tak naprawdę narzuca ten obowiązek współobywatelom. To nas zmusza do tego, żebyśmy tych ludzi brali na swoje utrzymanie. Chociaż wcale tego nie chcemy. I proszę Państwa, rząd wtedy, to znaczy, że władza publiczna w ten sposób upowszechnia system niewolniczy. Bo istota niewolnictwa nie polega na tym, że właściciel swojego niewolnika bije, czasami go bije, owszem, czy go przezywa, czy tam go, nie wiem, maltretuje w inny sposób, molestuje i tak dalej. Tylko istota niewolnictwa polega na tym, że niewolnik musi pracować na swojego pana, czy mu się to podoba, czy nie. Więc jeżeli ktoś musi utrzymywać obcego człowieka, o którym w ogóle ani mu w głowie, to znaczy, że on jest jego niewolnikiem. Że on jest jego niewolnikiem. To jest system niewolniczy. I proszę Państwa, kapitalizm kompradorski należałoby jak najszybciej zastąpić kapitalizmem zwyczajnym w interesie państwa i w interesie narodu. Jest to konieczność ekonomiczna, taka żywotna, paląca konieczność ekonomiczna. Jest to możliwe technicznie, bo wymaga tylko zmiany prawa. A jak już starożytni Rzymianie zauważyli, cuius est condere, eius est tollere. Kto ustanowił, ten może znieść. W związku z tym zmiana prawa jest możliwa, bo tu ludzie ustanowili, ludzie mogą znieść. Natomiast jest to bardzo trudne, a być może nawet niemożliwe ze względów politycznych. Być może nawet niemożliwe ze względów politycznych. Dlaczego? Otóż, proszę Państwa, kto jest tą grupą, tą sitwą, która jest beneficjentem kapitalizmu kompradorskiego? Otóż, nie wchodząc już w szczegóły, jeśli Państwa to będzie interesowało, to wrócę do tego w trakcie dyskusji. Beneficjentem kapitalizmu kompradorskiego są tajne służby, których najtwardszym jądrem jest wywiad wojskowy z PRL-owskim rodowodem. I to jest problem, dlatego że tajne służby mają w Polsce prawdziwą władzę. Mówiąc inaczej, punkt ciężkości władzy w Polsce leży poza konstytucyjnymi organami państwa. Poza nimi. Jak się coś takiego mówi, to trzeba to jakoś udowodnić. Nie można takich rzeczy mówić gołosłownie. Otóż ja podam Państwu dwie poszlaki, które na to wskazują. A nawet trzy. Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę, że wywiad wojskowy, który w drugiej połowie lat 80. decydował o tym, co się w Polsce będzie działo, był absolutnym hegemonem na polskiej scenie politycznej, przeprowadził transformację ustrojową i przez tę transformację ustrojową przeszedł w szyku zwartym, ponieważ, przepraszam, wojskowe służby informacyjne, czyli wywiad wojskowy, zostały formalnie rozwiązane dopiero we wrześniu 2006 roku. Wywiad, tajne służby wojskowe przeszły transformację ustrojową w szyku zwartym, bo to one ją przeprowadziły.
bo to one ją przeprowadziły, zainscenizowały widowiska telewizyjne i tak dalej, żebyśmy my mieli jakieś rozrywki, bo nam się też coś od życia należy. I proszę Państwa, poszlaka druga. Jak Państwo pamiętacie, przed wyborami w 2007 roku Platforma Obywatelska chwaliła się posiadaniem gabinetu cieni. To znaczy grupy polityków, którzy przygotowywali się do objęcia kierownictwa poszczególnych resortów po zmianie rządu. I mieli tam dużo pomysłów na reformy, mieli już gotowe podobno projekty ustaw, projekty różnych rozporządzeń, no nie tylko wygrywać wybory, brać władzę i jazda, prawda? Ale kiedy przyszło do tworzenia rządu, to się okazało, że z tego całego gabinetu cieni tylko pani Ewa Kopacz, która jaka jest, każdy widzi, i pan Mirosław Drzewiecki, słynny Miro, który już teraz ministrem być przestał, tylko oni objęli resorty, a pozostałe resorty, nie mówię o resortach, które PSL objął, tylko te, które Platforma objęła, objęli zupełnie inni ludzie, o których przedtem nikt w ogóle nie słyszał jako kandydatach na te resorty. No to musiała być jakaś ważna przyczyna, że tak się stało. Bo przecież i mało tego, ci ludzie z gabinetu cieni, ci politycy z gabinetu cieni ustąpili tamtym bez słowa. No to tym bardziej ważna przyczyna musiała być, jak ja bym się na przykład przygotowywał do objęcia funkcji ministra sprawiedliwości i potem ktoś bym powiedział, panie Michalkiewicz, nie, nie, tu tam przyjechał jeździec znikąd i on będzie ministrem sprawiedliwości, to ja bym powiedział, zaraz, zaraz, no jak to? Co to ma znaczyć i tak dalej. A tu nikt, w ogóle nikt, bez słowa protestu i muszą być. Więc musiała być bardzo ważna przyczyna. Ja oczywiście nie wiem, jaka to była przyczyna, bo pan premier Tusk mi się nie zwierza, ale podobnie jak i państwo, jesteśmy skazani na domysły. Ale skoro już jesteśmy skazani, to nie żałujmy sobie, domyślajmy się. Ja na przykład się domyślam, że mogło być tak, że do pana Donalda Tuska przyszedł ktoś starszy i mądrzejszy i powiedział, macie tu Tusk papierek ze składem waszego gabinetu nowego i wy nic tu nie kombinujcie na własną rękę, bo to same nieszczęścia z tego będą, a przy okazji jak zaczniecie kombinać, to my wam pokażemy, przypomnimy wam, skąd wam wyrastają nogi. I najwyraźniej ta argumentacja musiała wystarczyć, bo nikt nawet się nie pisnął. Otóż, proszę Państwa, wspominam o tym między innymi dlatego, że nieprawdą jest to, co mówi Prawo i Sprawiedliwość, że Platforma Obywatelska nie ma żadnego programu. To jest oczywiście nieprawda. Platforma Obywatelska ma program, jak najbardziej, tylko nie zawsze wie jaki. Nie zawsze wie jaki. Dlatego, że prawdziwym programem Platformy Obywatelskiej to nie jest to, co pan premier Tusk tam ogłasza, że będzie dusił ludzi gołymi rękami czy tam dalej, bo to tam on raz jednego dnia mówi, drugiego dnia zapomina, my też razem z nim. Tylko prawdziwym programem Platformy Obywatelskiej jest odwdzięczenie się tajnym służbom za powierzenie Platformy Obywatelskiej zewnętrznych znamion władzy, nie władzy. Tylko zewnętrznych znamion. Zewnętrzne znamiona władzy polegają na tym, że siedzi w gabinecie, jeździ się limuzyną, ma się sekretarki i tak dalej, ale decyduje kto inny. Ale decyduje kto inny, a tu zewnętrzne znamiona, no to proszę bardzo, trochę się tam pobawcie się po tego, pojeździjcie sobie, co to komu szkodzi. Proszę Państwa, i bardzo takim czasami nawet problem polega na tym, że nie tylko, że prawdziwym programem Platformy Obywatelskiej rządu pana premiera Tuska jest odwdzięczenie się i tak dalej. Druga część tego problemu polega na tym, że to nie rząd decyduje, w jaki sposób się będzie odwdzięczał. Rząd jest o tym informowany. Informowany na bieżąco, czasami nawet w ostatniej chwili. I podam bardzo spektakularny przykład, jak rząd został poinformowany o swoim prawdziwym programie w ostatniej chwili, w sposób trochę dla rządu nieprzyjemny. Pan Mirosław Drzewiecki w sierpniu ubiegłego roku
brał udział w takiej audycji, do której często politycy zapraszani, śniadanie w Radiu Z. To jest rano, tam takie rozmowy białego człowieka z dzikim prowadzą takiego. No i pan minister Drzewiecki w trakcie tej audycji wychwalał pod niebiosa niejakiego pana Borowskiego. Ten pan Borowski był pełnomocnikiem od Euro 2012 wtedy. Tego dnia jeszcze był. Otóż pan minister Drzewiecki, jaki pan Borowski jest mądry, jaki jest uczciwy, jaki jest pomysłowy, jaki jest lojalny, no nie mógł się go nachwalić. I audycja się skończyła o godzinie, przed godziną 9 rano. 2 godziny później, o godzinie 11, pan minister Drzewiecki, wchodząc do samolotu, który odlatywał do Pekinu na olimpiadę, odczytał dziennikarzom pismo o dymisji tegoż pana Borowskiego, którego się nie mógł nachwalić, dosłownie przed 2 godzinami. Więc pan Borowski przez 2 godziny aż tak bardzo nie mógł się zmienić. No to jest mało prawdopodobne. A nawet gdyby jakimś sposobem się tak zmienił z dobrego na złego, to minister Drzewiecki nie zdążyłby się o tym jeszcze dowiedzieć. A nie dość, że się dowiedział, to jeszcze zdążył pismo przygotować, bo pismo gotowe odczytał. Więc znowu, no oczywiście może to być wszystko prawda, że się pan Borowski tak zmienił, diabeł w niego wstąpił i tamtego. Może być, że on się dowiedział tak szybko, ale może być również tak, że w ostatniej chwili ktoś w ciągu tych 2 godzin ministrowi Drzewieckiemu powiedział: panie ministrze, no nie, pan Borowski nie jest naszą duszeńką, naszą duszeńką jest ktoś inny i tu ma pan papierek, proszę go przeczytać i tego. I on tak zrobił, no co pan każe, sługa musi. Proszę państwa, i to są te poszlaki, które pokazują, to nie są dowody w sensie procesowym, ale to są poszlaki, które pokazują, że punkt ciężkości władzy może być poza konstytucyjnymi organami państwa. A ponieważ ta grupa jest beneficjentem kapitalizmu kompradorskiego, to jak i ciągnie z tego grubą rentę, to jak nie będzie musiała z tego zrezygnować, to nigdy w życiu nie zrezygnuje. I my mamy dylemat polityczny. Czy interes jest ważniejszy? Czy interes sitwy, czy interes nas wszystkich i państwa naszego? Przed takim wyborem stoimy. I na tym polega kryzys polityczny w Polsce. Ale nie wyczerpuje to całości. Bo Polska nie leży w kosmosie, nie leży na Marsie, tylko leży w środku Europy i ma za sąsiadów 2 strategicznych partnerów. I teraz proponuję państwu taki eksperyment, taki intelektualny. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy wszyscy, jak tu siedzimy, naszą złotą panią Anielą Merkel. I że wiemy, że w sprawach Polski mamy ostatnie słowo, do nas ostatnie słowo należy, co z tym państwem się będzie działo. No i mamy podjąć jakąś decyzję w tej sprawie. Jeżeli byśmy uważali, że Polskę trzeba znieść z powierzchni ziemi i to w miarę szybko, to byśmy tutaj popierali do władzy zewnętrznych znamion jakieś takie siły, które by w ciągu 5 roku doprowadziły do krwawych rozruchów, do niszczenia mienia, do strzelaniny na ulicach i cała Europa by powiedziała, że rzeczywiście trzeba interweniować w Polsce, bo się pozabijają. Polaków nie można samych zostawić w samopas, bo to nie dojrzeli do tego, żeby mieć państwo. Weźcie ich za łeb i tam ich pilnujcie, bo to jest się zaraza rozszerzy jeszcze na inne państwa. Przekroczy granice. Gdybyśmy nie uważali, że Polskę trzeba w ten sposób zniszczyć, to byśmy popierali tutaj socjalistów, o takie sitwy różne. Dlaczego? Dlatego, że to państwo nigdy nie stworzy siły w takiej sytuacji. Nie trzeba będzie się go obawiać. Nie stworzy siły nigdy, nie tylko teraz, ale za 2 pokolenia nawet nie stworzy. Będzie bezpieczne. Będziemy wszystko z tym państwem mogli zrobić, co chcemy. No i skoro my to wiemy, to nasza złota pani Aniela, która nie jest głupsza od nas, też to wie, tym bardziej to wie. I to jest druga trudność polityczna, dla którego kapitalizmu kompradorskiego nie można zastąpić kapitalizmem zwyczajnym. Na tym polega
cały pełny kryzys polityczny w Polsce. I wreszcie trzeci aspekt, żeby już nie przedłużać, ten aspekt moralny w postaci kryzysu przywództwa. Wyobraźmy sobie, puśćmy wodze fantazji na chwilę. Wyobraźmy sobie, że lecimy w bezchmurny dzień, piękny, słoneczny, bezchmurny dzień, samolotem i z wysokości przelotowej spoglądamy na nasz naród, jak maszeruje ku świetlanej przyszłości.